Witam. Tak spłynęło na mnie natchnienie, aby powiedzieć i poruszyć temat kościoła naszego tu w Polsce. Kościoła katolickiego, maryjnego, bo to jest kościół maryjny o profilu wdzięcznym, matczynym. Bo każdy kościół ma swoje zabarwienie. Tak jak człowiek jest inny, każde miasto ma swoje zabarwienie, każdy naród ma swoje zabarwienie, swoje kolory i tak samo jest z wyznawaniem naszej katolickiej wiary, kościoła, który jest w Polsce, chrześcijański. Zaraz to spróbuję wytłumaczyć. Takie natchnięcie, tak nagle przyszło. I że mam to powiedzieć. Gdybym słyszał, były dwa kościoły. Kościół świętego Antoniego i Kościół świętej Rozalii. Drodzy Państwo, Kościół Antoniego to wygląda jak mężczyzna. Czerwone, grube mury, wysoki, masywny, taki umieśniony te z boku takie filary. Wysoka wieża, ale prosty, budowa prosta. A w świętej Rozalii te wieżyczki, był mniejszy, drobniejszy, te wieżyczki, te sukienki. No tak jakby porównać do kobiety i mężczyzny. To jest tylko budowla, a jednak przedstawia tak jakby płeć w przenośni. Tak samo się ma z instrumentami, nie? Fletnia Pana, nie? Fletnia Pana. To taki jest o zabarwieniu kobiecym, dziewczęcym, bardziej dziewczęcym. A już trąbka taka bardziej męska jest, nie? Wszystko ma swoje zabarwienia. I co jest takie, zauważyłem, że jest atak na Kościół, w cudzysłowie, ale widocznie tak musi być, bo skoro tak jest, wszystko jest po coś. I o Kościół jest atakowany głównie, co ja odkryłem, bo jest napisane, albo nie jest napisane. Że tam nie jest napisane, że tam o procesji Bożego Ciała na przykład. Jest napisane, a już Pan Jezus przestrzegał. Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Bo Panu Jezusowi też mówili, jak był na świątyni, bo jest napis, miał skoczyć w dół i mówili do niego, skocz w dół, bo jest napisane, że aniołowie będą cię trzymać na ręcach, jakbyś leciał w dół, bo jest napisane. To już diabeł mówił. To czyli Pan diabeł też się posłużył tym stwierdzeniem, bo jest napisane. Nawet diabeł to powiedział. I Kościół jest zwalczany właśnie tym, że jest napisane. Kochani, w Piśmie Świętym, w Biblii nie jest napisane, że ja będę grał w pięknym kościele niepokalanego poczęcia, a gram. I w Biblii nie jest napisane, że w XXI wieku będziemy używać telefonów komórkowych. Nie jest napisane. Jest napisane o telefonach komórkowych, to ci, co wymyślili telefony komórkowe, by powiedzieli, no nie możemy wymyślić telefonów komórkowych, bo nie jest napisane. Nic nie jest napisane. To my wbrew Biblii żeśmy stworzyli te telefony komórkowe, bo nie ma nic. Nie? I tak samo, że bo nie ma nic w Piśmie Świętym o procesji na przykład. Było tak. A był taki, który się wychował u protestantów tamtej religii. Nie jeździł do Polski, nigdy nie był. No i przez przypadek właściwie tam coś miał w Polsce do załatwienia. I napatoczył się na procesję Bożego Ciała. On mówił, takich cudów ja nie widziałem. Jak żyję, takich cudów nie widziałem. Jako obserwator. Nie brał udziału, bo był protestantem, pierwszy raz to widział. Takich cudów ja nie widziałem. Z przodu krzyż, potem ministranci, dziewczynki takie malutkie, sypiące kwiatki. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Wśród nich takie kurczaczki te w białych sukienkach, z tymi koszyczkami, takie kurczaczki. A wśród nich przewodzi taka duża kurka, czyli pani katechetka, ich prowadzi i się ogląda, żeby ładnie równo szły, im pomaga.
niektórzy zakręt tutaj mają stanąć, potem przy ołtarzu to się opiekuje. Każdy ma swoje, każdy wie co, pan organista z książeczką idzie z mikrofonem, śpiewa, orkiestra też gra, no pięknie, monstrance, potem baldachim. Każdy wie co ma robić, panie pięknie ubrane, w sukieneczki różne, gdzie by się pokazały. A tak popatrzeć, uśmiech, spojrzenie, jesteśmy wspólnotą, razem, a tak to co? Zostałaby telewizja i co? Zostałaby telewizja i co by jeszcze? Co, polowania? Na polowanie wysłać wszystkich ludzi? Nie? Potem dajmy na to inne takie z tych wszystkich moich obserwacji. Muszę święte ranne, siedzi taka dziewusia, miała jakiś kłopot, proszę się pomodlić, organy grają. Potem wieczorem też różaniec teraz jest. Wspólnie. Procesja Bożego Ciała, nie? Święcenie jajeczek. W koszyczku mamusia wysłała. Idzie tam, no, tata. No, brusik. Idzie z koszyczkiem ktoś do kościoła. Poświęcenie. Stoi, czeka ładnie, poświęca, wraca z poświęconym. Nic nie jest napisane, że tam. Bo nic nie jest napisane. Ale piękno. Kościół Maryjny. Bo nic o Maryi. Znowu to samo. Maryja chciała, żebym ja był w białym kościele. Ona jest damą. Ona jest piękną panią. Ona kocha piękno. Kościół katolicki nasz w Polsce jest najpiękniejszy. No porównajmy sobie inne kościoły. Dajmy na to protestanci. Piękną muzykę mają. Nie? Ale to wszystko tak, jak mówi, trochę po wojskowemu, trochę tak. Piękna muzyka, bo muzyka barokowa jest piękna. Ale w naszym kościele jest to uczucie, ten romantyzm. A przecież Stachura powiedział, że poeci uratują świat. Najwięcej poetów poezji jest w naszym w stylu katolickim, chrześcijańskim, tym w Polsce. Organy i tak dalej. Przecież my nigdy tak na ogół nikogo nie zaatakowaliśmy. Poszliśmy kogoś tam mordować? Dlaczego? No, mamy tą kobiecość. Kościół jest taki, nasz kościół jest taki bardziej o profilu takim romantyczno-kobiecym. Poeci, dużo jest poezji w pieśniach. Nie? I my jesteśmy otwarci, na przykład w naszym kościele także śpiewa się niektóre pieśni protestanckie też. Na przykład o głowo co zraniona. Bacha, też się śpiewa. Nie jesteśmy zakłóci tacy, że już nic nie wolno, nie? Potem te instrumenty różne w kościołach. Tego nie ma. Nie? U muzułmanów nie ma w ogóle instrumentów. Ja nie mówię, że krytykuję, tylko chodzi o porównanie. Piękna. Nie? Tacy takie, taki jakby, no oni tak się modlą tym głowami na dół, że nie krytykuję, żeby nie było. Ale u nas w ławeczkach siedzimy. Lampeczki z boku, te piękno jest. No dajmy na to inne. No co potem jeszcze by zostało dla porównania, no. Prawosławni, o, prawosławni. No kościoły też mnie były ładne, nie? Ale ojej, płak. Organów nie ma. No, organów nie ma, nie ma psalmów, nie ma harmonii. Nie krytykuję, tylko choć porównuję, nie? Nasz kościół jest najpiękniejszy. Najpiękniejszy. W naszym kościele jest dopuszczany oprócz tego, co jest napisane. Oprócz tego, co jest napisane. To jest jeszcze Duch Święty. Bo nie jest napisane, ale mi Duch powiedział Święty. Nie? Nie jest tak, że lodówkę się otwiera i tam stoi woda i chleb. Ma być. U nas się lodówkę otwiera, to są truskaweczki, sałatki różne i różne przepisy, można jeszcze kombinować i dalej chodzi przenośnie. Tak. Choineczka. Nie ma u muzułmanów choinki, a u nas w te bombki, a kolędy, a weźmy tą szopkę. W jakiej religii jest szopka? W jakiej? Idzie się do żłóbka. Dziecko, mamusia przyjdzie z wózkiem, na obka weźmie, a tam osiołek kręci, pastuszek z kapeluszem. I patrzy, a tam wśród nocnej ciszy ten nastrój, ta
ale za chwilę ta różnorodność. A za chwilę już będzie postne pieśni, pokutne, wisi na krzyżu. Tak, a za chwilę zmartwychwstanie. Już Rabuni, Mario. Te kwiaty za Wilce, tak? Kwitną. Przebiśniegi. Jak byłem w Wąkorzu też, to stawiałem ten obraz Maryi. W jakiej krytykują Maryję? Obrazy niepokalanej. Czyż nie niosą piękno? I analizując tak dogłębnie, to jestem przekonany, nas już nie będzie. Bo my nie będziemy żyć wiecznie. Po nas zostanie tylko dusza będzie, to co zrobiliśmy, bo dusza dalej się rozwija. Te piękno, które zostawiliśmy na świecie, będzie, każde słowo, dalej będzie. To będzie, światy są równoległe. Nic nie przepadnie. Każde słowo, to co zrobiliśmy, nie przepadnie. Nic się nie zmarnuje, bo to jest przestrzeń, wszechświat nieskończony, jednocześnie zamknięty. Nieskończony jest, a jednocześnie zamknięty. Tam się nic nie zmarnuje. Jak poleci tam, to tam zostanie. Za chwilę wróci. Nic się nie zmarnuje. Każde słowo, każdy uśmiech, to co zrobiliśmy dla człowieka, nic się nie zmarnuje. Będzie dalej. Także nie można powiedzieć, że to co robimy, to za chwilę już tego nie będzie. Ale chodzi o fizyczne istnienie. Takie wizualne. Nas już nie będzie, ale teraz powiem, co ja czuję, jako mam to powiedzieć. I proszę to jest apel i przesłanie do wszystkich kościołów, żeby to nagranie rozesłać do buddystów, muzułmanów, mormonów, adwentystów Dnia Siódmego, baptystów, ewangelików, prawosławnych grekokatolików, hindusów, żeby to nagranie wysłać. Bo teraz przepowiednie. Takie proroctwo. Kościół polski będzie centrum i Maryja, Maryjność. Będzie centrum wszystkich kościołów. Nie tylko na ziemi, ale we wszechświecie. Nie tylko na ziemi, ale we wszechświecie. Nasz kościół, który jest tu w Polsce, z tymi organami różnymi, różnorodność. Tam organy takie. Tam organista gra tak, a tu inaczej gra. Tam śpiewa organista operowo. A w Białym Kościele śpiewa kościół, tak jak słyszycie. Śpiewa kościół, czyli kościół jest rozśpiewany. A jeśli chodzi o głos organisty, to już mój znacie. W każdym kościele jest inaczej. Każda dziewczyna jest inna. Ma inne oczy, ma inne włosy, inną figurę. I nie jest tak jak w szkole, że na przykład jest program i wszyscy się uczą tego samego programu i ma być tak samo. Program jest ten sam, ale każdy uczeń jest inny. Pamiętacie, mężczyźni czy panie kochane, jak żeście chodzili, tak się mówi, chodzić z kimś, nie? Jeszcze przed ślubem, ta pierwsza chodziła z chłopakiem. Potem no coś nie wyszło i zaczęła chodzić z drugim chłopakiem. Zupełnie kosmos, zupełnie coś innego. Niby też pan, mężczyzna, ale zupełnie coś innego. Tak samo chłopak. Chodził z tą dziewczyną, a potem chodził w stodzie. Kosmos, zupełnie inny świat. Różnorodność ma być i jest, ale nasz kościół polski, który jest w Polsce, tak, rzymskokatolicki, ten, który jest tutaj, ten właśnie maryjny, jak to się mówi, będzie wzorem dla całej kuli ziemskiej i dla całego wszechświata. Przejdzie do, kiedyś przyjdzie taki czas, że będzie różnorodność, ale będą się tulić do naszego kościoła, jak do światła, jak do ciepła. Będzie takim przewodnikiem wśród tej nieskończoności. Kościół nasz, ten, który jest w Polsce, będzie przewodnikiem wśród nieskończoności. Bo Kościół jest Chrystusowy, ale koło Chrystusa stoi Matka Maryja. Piękna niewiasta, która chciała, żeby ją grał w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jawie. Dziękuję za wysłuchanie.